Dzień dobry i dobry wieczór. Wycinanki prasowe i to, proszę Państwa, ostatnie. Ostatnie przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, a więc szczególnie ważne. Zapraszam. Ostatnie wycinanki prasowe przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, więc jak już zapowiedziałem, nie będę dzisiaj się wymądrzał na temat tego, co źle zrobili dziennikarze, co źle zrobiły redakcje tygodników opinii, ale co zrobiły dobrze i na co warto zwrócić uwagę. Pierwsza myśl jest taka, czy oni nam radzą, na kogo mamy głosować. No to jest tak oczywiste, że właściwie nie ma co dyskutować. Zresztą Newsweek w pewnym sensie robi to wprost, bo pokazuje po prostu pewnego polityka razem z pewną, być może przyszłą pierwszą damą. Inni nie, nawet powiedziałbym przeciwnie, przegląd decyduje się na pokazanie innego polityka, nawet dwóch polityków. Nie wiem, czy to ma być jakaś wróżba co do wyniku wyborów, no być może pierwszej tury, ale czy drugiej, nie wiadomo. No, podobnie polityka, która dość pesymistycznie, jeszcze z tytułem Duda, czy znowu się uda, pokazuje coś takiego. Czyli w obu tych przypadkach, proszę zwrócić uwagę, w przypadku i przeglądu, i polityki mamy do czynienia z taką, że tak powiem, reklamą negatywną, powiedziałbym. Aczkolwiek aż strach, czy to dobrze, żeby przez dni poprzedzające głosowanie te twarze spoglądały na miliony Polaków z punktów sprzedaży prasy. Tygodnik powszechny zupełnie inaczej, jednak nie decyduje za nas i taką oto prezentuje okładkę, powiedziałbym, obiektywną. Tak? Jak jest w środku? Jest nieźle i właściwie nie jest tak, żebym mógł dzisiaj zniechęcać do któregokolwiek z tygodników, choć jak zwykle darowuję sobie takie różne rzeczy zupełnie oczywiste. W Newsweeku parę ciekawych materiałów, co najciekawsze. Paradoksalnie powiem tak, ponieważ Newsweek mnie nie jakoś bardzo nie zachwyca oryginalnością materiałów. No, ciekawy jest materiał o tym, o wizerunku Polski w świecie, bo przecież, jak wiadomo, wstaliśmy z kolan, waląc głową w sufit. Natomiast tutaj Newsweek zrobił takie proste, ale bardzo efektowne podsumowanie, jak to widzą dziennikarze mediów zachodnich zajmujące się Polską. Różnych, nie tylko zresztą dziennikarze, bo na przykład profesor historii kultury Nina Witoszek z Uniwersytetu w Oslo, Francesco Cataluccio, włoski pisarz i znawca polskiej kultury i historii, czy na przykład Jacques Rupnik, francuski politolog, doradca, kiedyś doradca prezydenta Havla. Więc bardzo różne osoby, ale to dość ciekawe jest. Natomiast druga rzecz, paradoksalnie, żeby tak zrobić sobie oddech od wyborów, to bardzo ciekawe rzeczy, pewnie Państwo też, ja jestem zapalonym grzybiarzem i lubię zbierać grzyby i całe życie prawie byłem straszony, że te grzyby to właściwie nic nie warte. Nie mówię o muchomorach sromotnikowych, ten jest, jak wiadomo, wart dużo, życie nawet może być wart, ale że to właściwie jemy jakąś taką papkę ciężkostrawną, a tutaj proszę bardzo, rewelacyjne odkrycie, które zdaje się już jest udziałem wielu ludzi na całym świecie, ale u nas jakoś to wolno dociera, że tak naprawdę te grzyby to są superfoods, jak wręcz autorka tekstu Katarzyna Koper mówi. Wspaniałe źródło białka, zawierają właściwie wszystko, co potrzeba. I to źródło białka takie, że właściwie lepsze niż mięso. Antyoksydanty, kurka na przykład, proszę Państwa, zwykła kurka leśna zawiera więcej beta-karotenu, czyli silnego przeciwutleniacza, więcej niż marchewka. No więc po prostu kurka marchewką polskich lasów. W dodatku przez pogodę grzyby chyba zaczną się wcześniej, więc nie wysyłajmy na przykład tych polityków, co ich nie lubimy, na grzyby, tylko sami na te grzyby idźmy, a ich trzeba będzie wysłać raczej w inne miejsce. Ale to szczerze powiem, tyle w Newsweeku, tak z czystym sercem do polecenia. W przeglądzie z kolei
Dużą karierę, dużą popularność zdobył jeden z polityków w debacie telewizyjnej, Waldemar Witkowski. Mnóstwo osób się nim zachwyciło i proszę bardzo, Robert Walenciak w Przeglądzie z nim rozmawia. No, można się trochę dowiedzieć właściwie, kto to jest, skąd się wziął i tak dalej, i tak dalej. Tego mi zabrakło w innych tygodnikach, a to zdrowy refleks. O kimś się mówi, budzi zainteresowanie, choć to trochę postać kontrowersyjna, ale słusznie, należy od razu zrobić jakiś materiał. Bardzo ciekawa rozmowa z pewnym radnym z Katowic, który jest i ekologiem, jest niezależnym radnym, niepolitycznym, na temat no, przyszłości górnictwa, czyli jednej z kluczowych rzeczy i to wcale nie tylko ekonomicznie, ale i politycznie w Polsce. I tak dla zachęty tylko powiem, co mówi pan Patryk Białas. Jako radny miasta Katowice jestem między innymi członkiem Komisji Górniczej. W ubiegłym roku organizowaliśmy wyjazdowe posiedzenie komisji w jednej z katowickich kopalń. Kiedy szedłem na to posiedzenie, usłyszałem od grupy górników słowa: to ten człowiek, który chce zamknąć nasze kopalnie. Podszedłem do nich i mówię: ja nie chcę zamknąć kopalni, tylko chcę dla was lepszej, zdrowszej i bezpieczniejszej pracy. Oni na to: ale my nic innego nie umiemy. Zapytałem więc: znacie się na stolarce, znacie się na hydraulice, znacie się na elektryce, znacie się na obsłudze maszyn? No tak, znamy się. To mówię im: dwie przecznice stąd jest centrum szkoleniowe, gdzie możecie zdobyć certyfikat na kompetencje, które macie. A gdy będziecie mieć papiery, będziecie mogli znaleźć pracę w sektorze OZE. Byli zaskoczeni, że jest taka alternatywa, że mogą znaleźć jakąś pracę w innym sektorze. To bardzo właśnie ciekawa rozmowa o tym, że ci straszni górnicy, których my się boimy, narzekamy na nich, a czasem nawet gorzej niż narzekamy, są po prostu totalnie niedoinformowani, jak się wydaje. I po prostu coś z tym trzeba zrobić, ponieważ wątpię, żeby zrobił to obecnie panujący nam rząd. Może warto, żeby opozycja albo właśnie media tym się zajęły, choć podejrzewam, że niestety górnicy rzadko sięgają do mediów. A więc to jest kwestia jakiejś aktywności obywatelskiej, NGO-sów i tak dalej, i tak dalej. Jest też ciekawy tekst o sprawie, która bardzo porusza polskie środowisko akademickie i uniwersyteckie. To bardzo duże środowisko, bo to dotyczy i wszystkich studentów, których w Polsce są miliony, ale też oczywiście pracowników naukowych i zwykłych pracowników uczelni. I tutaj Mateusz Mazzini próbuje ustalić, czy jest możliwy dyplom z internetu. Oczywiście poważny dyplom, tak, merytoryczny, bo jakieś takie byle jakie to od dawna można sobie było załatwić gdzieś na przykład za wschodnią granicą albo i w Stanach Zjednoczonych, na jakiejś głębokiej prowincji. A mnie cieszy, bo jednym z tutaj nawiązań w tym tekście jest nawiązanie do debaty Concilium Civitas, którym na co dzień się zajmuje, na temat właśnie pandemii, skutków pandemii na wyższe uczelnie. I to jest debata, którą można nadal spokojnie sobie odsłuchać. Nic się nie zaktualizowała, jest sprzed 2 tygodni. Bardzo to polecam. I również bardzo ciekawy tekst. Było mnóstwo tekstów na temat tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych po śmierci George'a Floyda, właściwie zamordowaniu George'a Floyda przez policjanta. A tutaj tekst Tadeusza Klementewicza, jeszcze raz analizujący, ale ciekawie, ja Państwu tylko powiem jedną rzecz, bo to jest ciekawa informacja, niby dostępna, ale chyba my nie do końca jej sobie uświadamiamy, nie do końca sobie uświadamiamy frustrację wielu ludzi w Stanach Zjednoczonych. Otóż produktywność pracy w USA w ciągu ostatnich 40 lat wzrosła o 80%. Imponujące, prawda? A mediana zarobków, czyli ta najczęściej spotykana średnia płaca, o ile? O 10%. Gdzie się podział zysk z tych 80%, skoro tak niewielka tylko jego część przeszła na płacę? Pytanie trochę retoryczne, ale nie wiem, czy wszyscy w Polsce potrafiliby udzielić natychmiastowej odpowiedzi. To przegląd, polityka z jednym strasznie śmiesznym rysunkiem, muszę powiedzieć, Andrzeja Mleczki.
ponieważ różni ludzie wątpiący w grozę ocieplenia klimatu argumentują teraz, że przecież pada, no to jakie ocieplenie klimatu, miała być susza i tak dalej, nie rozróżniając zresztą między klimatem a pogodą, tak? I trochę traktując Polskę, czy nawet jakiś kawałek Polski, w którym żyją, jako średnią dla całego świata. Nie, to jest, proszę Państwa, bardziej skomplikowane. Niemniej te mleczko jest strasznie śmieszny z takim oto tekstem. Jaki kraj, taka susza. Ale są też rzeczy poważniejsze. Przede wszystkim bardzo dobra kolejna analiza różnych badań, sondaży przedwyborczych. Polityka chyba obok OKPRES robi to zdecydowanie najlepiej właściwie z wszystkich mediów. Nie będę w to głęboko wchodził, bo tutaj diabeł tkwi oczywiście w szczegółach. Natomiast tłumaczony jest tutaj przez Rafała Kalukina i Marcina Dumę z Ibrisu, czyli z jednej właśnie firm badających, taki oto fenomen poparcie dla Rafała Trzaskowskiego przed pierwszą turą hamuje, choć w symulacjach drugiej tury właśnie odrobił straty do Andrzeja Dudy. Ale to tylko jeden z wielu paradoksów tych najbardziej wyrównanych wyborów w dziejach III Rzeczpospolitej. Solidna, wydaje mi się, że chyba jednak uspokajająca lektura. Jest też bardzo ciekawy tekst Piotra Pytlakowskiego o z kolei innym panu, który ostatnio tyle, że niechlubnie zasłynął, o doktorze habilitowanym Przemysławie Czarnku, homofobie, dość obrzydliwym, w którym to tekście Pytlakowskiego dowiadujemy się o różnych tajemniczych rzeczach związanych z okresem bycia przez pana Czarnka wojewodą lubelskim, kiedy to, no przeczytam, pewna firma skupująca tytoń od plantatorów nie płaciła za towar. Nie spłacała także zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Dlatego znalazła się w kręgu zainteresowań Krajowej Administracji Skarbowej, a później także ABW i CBA. Skarbówka wszczęła postępowanie egzekucyjne, ale wojewoda Czarnek wydał decyzję o wstrzymaniu czynności administracyjnych na miesiąc. W tym czasie spółka wywiozła zgromadzony tytoń w nieznane miejsce. Kiedy już majątek został wyzerowany, ogłoszono upadłość. Straty Skarbu Państwa oszacowano na prawie 5 milionów złotych, a plantatorów na około 30 milionów. Oto taka ciekawostka. Znaczy, pewnie Państwo powiedzą, nic dziwnego, cóż to jest przy interesach ministra Szumowskiego i jego rodziny. No ale prawda, każdy kamyczek kolejny do ogródka jest, myślę, cenny dla wyborcy. Druga bardzo ciekawa rzecz to analiza Ewy Siedleckiej, no najlepszej chyba wśród polskich dziennikarzy, ekspertki od wymiaru sprawiedliwości, o tym, co się dzieje z sądami, bo jak wiadomo, właściwie większość spraw w sądach była właściwie zamrożona. Teraz niby powoli jest odmrażana, ale w przedziwny sposób. Można się gromadzić na weselach w 150 osób, choć skądinąd ciekaw jestem, czy ktoś liczy te 150 osób. Natomiast nie można właściwie wejść na rozprawę sądową, czyli zostało ograniczone prawo do jawności procesu sądowego, co jest właściwie dość drastycznym złamaniem konstytucji. Ale przeczytajcie Państwo tę analizę. Nie ma sensu jej streszczać, ale to kolejna rzecz dość niewesoła. I wreszcie taki tandem tekstów, który niestety Polityka przegapiła, że to jest tandem, bo z jednej strony bardzo ciekawy wywiad z profesorem Bartem Bonikowskim, to jest wybitny socjolog z Uniwersytetu Harvarda. Jacek Żakowski z nim rozmawia o radykalizmach, które w czasie pandemii, nie tylko, bo tak naprawdę od kilku lat co najmniej, ale w czasie pandemii znów mocno podnoszą głowę. Akurat radykalizmy właśnie Bart Bonikowski bada i tłumaczy bardzo, w bardzo ciekawy i jasny sposób, skąd one się w ogóle wzięły i skąd ich popularność, ale też zostawia pewną, powiedziałbym, malutką szczelinkę nadziei. Nie będę tego streszczał, powiem tylko, że znowu reklamując swoje Concilium Civitas, że w
23, czyli w dniu, kiedy nagrywam dla Państwa ten przegląd prasy, będzie kolejna właśnie debata koncilium właśnie o radykalizmach, gdzie Bart Bonikowski będzie jednym z uczestników panelu. I można oczywiście będzie tę debatę odsłuchać również po, ale Polityka zamieściła drugi tekst, który oczywiście powinien stać bezpośrednio przy tym wywiadzie. Ach, tak jakby ktoś się zagapił, być może to są skutki tego, że teraz pisma zaczyna się robić zdalnie i takie są nieszczęścia. Kiedyś na przysłowiowym papierosie się ustalało mnóstwo bardzo ważnych rzeczy dla redakcji, a dzisiaj trochę niewie lewica, co czyni prawica, bo jest w zupełnie innym miejscu, już w nauce i cywilizacji, a nie na początku, jak ten wywiad Żakowskiego z Bonikowskim, jest tekst Iwony Jakubowskiej-Branickiej, to jest socjolożka też, która bada dogmatyzm Polaków. I to zresztą jest ciekawe, że nie dochodziły do nas wieści w tej naszej radosnej, wydawało się przez tyle lat bezkonfliktowe III RP, że Polacy od początku tych badań, a one zaczęły się zaraz po zmianie ustroju, byli niesłychanie dogmatyczni i konserwatywni i nietolerancyjni. I to znaczna większość, gdzieś na poziomie 70%. Jak myśmy w ogóle tyle lat przetrwali z w miarę normalnymi rządami, to aż dziw bierze. I nic się nie zmieniało. Były hipotezy naukowe, że wraz z trwaniem demokracji to będzie jednak jakoś się zmieniać, a tu nic. Jeszcze takie badania w 2015 roku, a nawet 2018, właściwie wskazywały, że ciągle jest po staremu. Jeżeli nawet była jakaś zmiana, to minimalna, o 1-2%. I oto bach, raptem są badania ze stycznia, lutego tego roku, 2020, i raptem okazuje się, że coś się kompletnie zmieniło. Po raz pierwszy w historii III RP ludzie o nastawieniu właśnie dogmatycznym, nietolerancyjnym zaczęli być mniejszością. To jest na razie jedno badanie, ale one są dość solidne i dobrze opracowane. I profesor, bo nie wymieniłem tego, doktor habilitowana Iwona Jakubowska-Branicka, która na Uniwersytecie Warszawskim te badania robiło, twierdzi, że być może to jednak oznacza jakąś zmianę, którą paradoksalnie zawdzięczamy prawdopodobnie Prawu i Sprawiedliwości. Ale w jaki sposób i jak, to już Państwo sami przeczytajcie. I to Polityka i Tygodnik Powszechny, tradycyjnie na koniec, troszkę, żeby przekłuć pewien balon, powiedziałbym. To znaczy tak, jest tu parę bardzo dobrych materiałów analitycznych, jak przede wszystkim też taki, tym razem nie zapomniano, że to trzeba stawiać jedno przy drugim, teksty dotyczące szkoły z kolei polskiej. Gdzieś tam pewnie do nas docierało, że nie wszyscy uczniowie brali udział w tym zdalnym nauczaniu dziwnym. Otóż okazuje się, że nikt właściwie nie wie, ilu ich brało, a ilu nie brało udział. I to jest przerażające, bo to może jednostkowo to nie są duże liczby, w Warszawie 600 osób, gdzieś tam 300 i tak dalej, i tak dalej. Ale ministerstwo nic na ten temat nie wie, powiem więcej. Minister Dariusz Piątkowski wielokrotnie o to pytany, za każdym razem właściwie mówił, że ministerstwa to w ogóle nie interesuje. Mimo że przypominam, jest obowiązek szkolny. Nie wiem, kto ma go respektować, jeżeli nie, i sprawić, żeby był przestrzegany, jeżeli nie Ministerstwo Edukacji. Nie wiem, co Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ministerstwo Sportu, to jakiś obłęd, no ale to nie jedyny obłęd w tym rządzie. I tutaj Przemysław Wilczyński opisuje to zjawisko, dlatego że ono nie polega tylko na tym, że ileś tam dzieci będzie miało zaległości. Jak pisze w samym początku, epidemia wzmocniła podział na szkołę lepszą i gorszą. Czyli tak naprawdę musimy pamiętać, że my na ogół, bo podejrzewam, że większość osób słuchających mnie to jednak mieszkańcy dużych miast i metropolii, jesteśmy w ekskluzywnej sytuacji. I znowu dzięki temu możemy zapomnieć o tym, że istnieją jacyś ludzie w Polsce wykluczeni, tak jak zapomnieliśmy o tym w minionych latach, co zaowocowało PiS-em. A do tej analizy bardzo dobrej jest jeszcze wywiad z Przemysławem Sadurą, socjologiem,
który jeszcze powiedziałbym pewne rzeczy dobitniej tutaj określa, wyjaśnia i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobry blok tematyczny. Wiele tygodników pisało o tym problemie wykluczenia szkolnego. Chyba tak dobrego materiału nie widziałem. Natomiast druga rzecz, i taka będzie puenta, bo ja rozumiem, że pewnie być może powinienem obowiązkowo zakrzyknąć na koniec, idźmy na wybory, głosujmy na tego, kogo trzeba. Nie, znaczy, tak, oczywiście, oczywiście, tylko ja już jestem trochę zmęczony tą gombrowiczowską trochę sytuacją, że musimy być bezustannie wzmożeni moralnie i oto Tygodnik Powszechny, skądinąd dający bardzo dużo tam innych dobrych materiałów na temat wyborów, sytuacji, sondaży, kto jest dobry, a kto jest zły, zamieszcza dwa teksty, takie powiedziałbym z poziomu meta. Jeden to jest taki esej Dariusza Kosińskiego, taki pisany troszkę, no może nie gombrowiczowskim językiem, ale trochę z gombrowiczowskiej wyobraźni, jako dowód, mowa o walkach, o walce różnic między kandydatami. Walka o różnice była tym bardziej intensywna, że jej najważniejsi aktorzy byli do siebie podobni jak sześć kropel wody. Biali, stosunkowo młodzi, dobrze wykształceni i ułożeni, do bólu mieszczańscy, grzeczni i mili chłopcy, nieco wyrośnięci, ale wciąż zachowujący tę samą kindersztubę. Pamiętacie ulubieńca naszej pani z książek Gościnnego i Sępego? Gdy patrzę na uśmiechnięte, miło, ładniutkie i sympatyczne buzie faworytów w wyścigu, widzę Ananiasza. Żadnych łobuzów, żadnych innych chłopaków, tylko ulubieńcy naszej pani, prymusi z pierwszej ławki, klasy wolnej Polski, którzy pod jej czułą opieką wykorzystali dane im po 89 roku szanse i znaleźli się w elicie beneficjentów transformacji. Mają się świetnie i świetnie wyglądają. Zadbani, dobrze ubrani, przekonani, że świat należy do nich. Doskonale opływowi. Nikt z tej czołówki niczym szczególnym na tle innych się nie wyróżnia. Pewnie to zbulwersuje część z Państwa, ale przeczytajcie, jeżeli złapiecie konwencję, to ona jest bardzo ciekawa i trochę przekuwa ten balon wzniosłości, w którym teraz żyjemy. A towarzyszy temu znowu bardzo dobrze sparowany wywiad też z socjologiem, aż ci socjolodzy mają niesamowite powodzenie dzisiaj. Młodzieży, idź na socjologię, będziesz ciągle w mediach. Tomaszem Szlendakiem, profesorem Tomaszem Szlendakiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ale też wiceprzewodniczącym Komitetu Socjologii PAN, który no, też powiedziałbym opisuje wyścig wyborczy zimnym okiem naukowca, a nie rozgorączkowanego aktywisty partyjnego, którejkolwiek partii. Kiedy dziennikarz pyta go, wybory są jak zawieranie umowy, jak supermarket czy jak festyn, to odpowiada, o zawieraniu umowy zapomnijmy. Z badań wynika, że świadomość i wiedza prawna Polaków są w powijakach i że praktycznie nikt nie czyta umów. To sytuacja idealna dla polityków. Jeżeli nawet uznać, że ich słowa są ustną umową, to wyborcy i tak ich w ten sposób nie traktują. Nikt poza osobami zajmującymi się zawodowo polityką i niewielką liczbą pasjonatów nie zajmuje się rozliczaniem obietnic. Supermarket? Tak, dobrze widać na przykład, co jest w promocji. Dla każdego coś dobrego. Nawet towary w naszym wszechświecie niedostępne. Tyle, że jako wyborcy zaglądamy do różnych supermarketów. Część do dyskontów, część do delikatesów, a klienci jednych nie mają pojęcia, jak zorganizowana jest sprzedaż u drugich. I tym szyderczym nieco, choć myślę, że dość trafnym również naukowo, acz potocznie sprzedanym poglądem naukowca, życzę Państwu miłych i bezpiecznych spotkań w maseczkach w lokalach wyborczych już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.